Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 6. Jest zło, które widziałem pod słońcem i które mocno obciąża człowieka. Gdy Bóg daje człowiekowi bogactwo i skarby i sławę, tak że mu niczego nie brakuje, czego tylko może zapragnąć, a jednak Bóg nie pozwala mu z tego korzystać, lecz obcy z tego korzysta. Jest to marność i przykre cierpienie. Dobra materialne same z siebie nie dają człowiekowi szczęścia. One tylko dają możliwość przeżywania dobrych emocji i różnych przyjemności. Dlatego uznajemy, że lepiej jest posiadać te dobra niż ich nie posiadać. Salomon zauważył, że istnieje taka możliwość, że człowiek posiada te wszystkie dobra, a jednak nie dają mu one szczęścia. Natomiast te dobre emocje i szczęśliwe chwile są udziałem kogoś innego. Czyli ten inny korzysta z tych dóbr, chociaż ich nie posiada. Natomiast posiadacz, chociaż może robić ze swoim, co tylko chce, doznaje tylko cierpienia. Gdyby kto spłodził nawet 100 synów i żył długie lata, aż do późnego wieku, lecz nie mógł korzystać z dóbr i nie miałby nawet pogrzebu, musiałbym rzec: szczęśliwszy niż on jest martwy płód. Bo ten przychodzi na świat jako nic i odchodzi w ciemność, i ciemność okrywa jego imię. Nie widzi też słońca i o niczym nie wie, i ma milszy spokój niż tamten. A choćby żył dwakroć po 1000 lat, lecz szczęścia nie zaznał żadnego, to czy nie idzie wszystko na jedno miejsce? Nie tylko pieniądze, nie tylko majątek może nie dać szczęścia. W tamtych czasach za synonim szczęścia uważano posiadanie licznego potomstwa i długie życie. Jednak także człowiek posiadający wielu synów i długowieczny wcale nie musi być szczęśliwy. Te słowa, które tutaj zostały przetłumaczone jako korzystać z dóbr, lepiej byłoby przetłumaczyć nasycić się dobrem. Można długo żyć i można mieć wielu synów i wcale się z tego nie cieszyć. Pogrzeb urządzają człowiekowi ci, którzy żyją. Jeżeli komuś nie urządza się pogrzebu, to znaczy, że żyjący uznali, że nie ma żadnego powodu, aby temu zmarłemu okazywać szacunek. Ktoś, kto żył długo i ma liczne potomstwo, może być otoczony powszechną niechęcią. Taki człowiek nie może czuć się szczęśliwy. Nawet najdłuższe życie na ziemi kończy się śmiercią, więc aby uznać życie za udane, trzeba dokonać w nim czegoś więcej niż tylko przedłużać je. Wszystek trud człowieka ma służyć jego ustom, a jednak jego łaknienie nie może być zaspokojone. Człowiek swoim wysiłkiem i swoją pracą może zaspokoić jedynie potrzeby swojego ciała, ale ma też inne pragnienia, łaknie też czegoś innego i tego głodu nie może już zaspokoić własnym wysiłkiem. Bo jaką przewagę ma mądry nad głupim, a jaką ubogi nad tym, który wie, jak się urządzić w życiu? Lepiej jest korzystać z tego, co jest przed oczyma, niż pożądać czegoś innego. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Prawdziwą mądrością jest umiejętność cieszenia się z tego, co jest w naszym zasięgu, co dał nam Bóg, zamiast pożądania i uganiania się za czymś, czego nie możemy osiągnąć. Ubogi, który posiadł tę umiejętność, jest szczęśliwszy od bogacza. Już dawno nadano nazwę temu, co się dzieje, i postanowiono, czym człowiek będzie. Nie może on spierać się z tym, który jest od niego mocniejszy. To Bóg nas stworzył i dał nam pewne zdolności i możliwości osiągnięcia pewnych rzeczy. Salomon stwierdził, że nie warto mieć do Boga pretensji o to, że stworzył nas takimi, a nie innymi. Zdaje się, że przy całej swojej mądrości nie uważał, że Bóg nas kocha, ale widział, że jest mocniejszy od nas i nie jesteśmy w stanie pokonać go, więc lepiej się z nim nie kłócić. Zaiste, im więcej słów, tym więcej marności. Jaka z tego korzyść dla człowieka?
To, co tutaj przetłumaczono jako im więcej słów, można też przetłumaczyć im więcej czynów albo im więcej rzeczy. Można zgromadzić wiele rzeczy, można dokonać wielu czynów, ale to niekoniecznie będzie dla nas dobre. Nie możemy być pewni, że sposób na osiągnięcie szczęścia, który przyszedł nam do głowy, zadziała w rzeczywistości. Któż może wiedzieć, co jest dla człowieka dobre w tym życiu, dopóki trwają znikome dni jego istnienia, które mijają jak cień? Kto oznajmi człowiekowi, co po nim dziać się będzie pod słońcem? Salomon prosił Boga o mądrość i Bóg uczynił go najmądrzejszym z ludzi. Potem jednak odrzucił jego prowadzenie. Tutaj streszcza swoje doświadczenia z życia bez Boga. Mimo całej swojej mądrości nie mógł określić, co jest dla człowieka dobre, podobnie jak nie był w stanie przewidzieć przyszłości. Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem, gdy na drodze mej stanąłeś, Panie mój. Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem, jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, ja nie Twój. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Tyś okazał dla mnie miłość swoją, Panie, której głębi ja nie mogę pojąć sam. Gdyś przed radą dla mnie znosił urąganie, gdy opluto, potem bito Ciebie tam. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Służyć Tobie pragnę dzisiaj całym sercem, pragnę, Panie, zostać jednym z Twoich słów. Nałóż, Panie, Twego słowa, naucz więcej, abym zawsze Twoją wolę pełnić mógł. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała Tobie, Panie, żeś obiecał wrócić, aby zabrać mnie z Kościołem Świętym Twym. Wtedy będę z aniołami mógł zanucić. Chwała, cześć, o aleluja, chwała, cześć. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć, chwała, cześć, Jezu, dzięki Ci, żeś zbawił mnie. Chwała, cześć, chwała, cześć, aleluja, śpiewa serce me. Chwała, cześć.